wiem, czy wiecie, czy już w tym miejscu byliście w ostatnich dniach, ale właśnie w ostatnich dniach, gdzieś mniej więcej w ciągu ostatniego tygodnia, zmieniono organizację ruchu na rondzie pod trasą S1. Już dojeżdżając do ronda mamy oznakowanie, z którego pasa, gdzie możemy jechać. I nie ma już, moi drodzy, możliwości, byśmy prawym pasem objechali sobie to rondo dookoła. Prawy pas możemy zjechać albo w prawo, albo pojechać nim do drugiego zjazdu na wprost przez rondo. Jeżeli będziemy chcieli sobie na rondzie pojeździć w koło tego ronda, pojechać w lewo, zawrócić, czy inaczej mówiąc, pojechać do trzeciego, czwartego zjazdu, do tego możemy wykorzystać tylko i wyłącznie lewy pas. Oczywiście z pasa lewego możemy również pojechać na wprost przez rondo, a jeśli byśmy chcieli do jakiegokolwiek innego zjazdu, aniżeli zjazd z drugi, korzystamy tutaj z lewego pasa. Tym pasem możemy sobie jeździć dookoła. Pamiętajmy, by tak jak tutaj sygnalizować zmianę pasa ruchu. Jeśli taka oczywiście zachodzi, bo zwróćmy uwagę, że automatycznie jadąc od strony drogi S1 jesteśmy wyprowadzani do pasa prawego, a więc mamy taką małą pseudo turbinę.